Witam Państwa, Paweł Rakowski, Rozmowa Niezależna. Moim Państwa gościem jest dr Krzysztof Jabłonka, historyk i dyplomata. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Dzień dobry, ponownie. Chciałbym tak poświęcić najbliższe kilka odcinków tematyce Prus, dzisiaj Kaliningradu. To Prus wschodnich. I Prus wschodnich, Mazur, Warmii i tak dalej. Natomiast no, będziemy tutaj mówili o tej przestrzeni, bo to jest tak ciekawe, że dzisiaj wszyscy się martwimy kwestią pozostałości Prus, czyli Kaliningradem, ale już tak właśnie na samym początku istnienia państwa polskiego Prusowie dali o sobie znać, mordując świętego Wojciecha, a później oczywiście stało się to częścią państwa krzyżackiego. Czy moglibyśmy tak właściwie przybliżyć naszym widzom... Od początków. Może nie od samych początków, ale chodzi o to, żebyśmy zrobili taki przeskok od świętego Wojciecha do zakonu krzyżackiego. Mianowicie, dlaczego te tereny były po pierwsze niezagospodarowane przez państwo polskie, po drugie, dlaczego krzyżacy tam przyszli, no i tak właściwie, jaka była koncepcja w ogóle, co zrobić z tym północnym młotem wiszącym nad rdzennymi ziemiami polskimi? No, pamiętajmy, że w okresie, no załóżmy, Mieszka i Chrobrego, czyli przełom X-XI wieku, istniały tak zwane puszcze graniczne. To były ogromne obszary, no nawet Bory Dolnośląskie do dziś się zachowały, czy Bory Tucholskie, które odgraniczały pewne tereny plemienne, które zagospodarowały raczej wyspy w głębi Borów niż kraj w całości. Puszczy granicznej nie wolno było wycinać, nie wolno było prowadzić osadnictwa, a jak było, to je niszczono. I mniej więcej przyjmowano zasadę 3 dni, że 3 dni trzeba było jechać przez puszczę, wjeżdżało się z jednej strony, wyjeżdżało z drugiej strony. I to była umowna granica między nie tylko różnymi plemionami, ale i kulturami. Więc jak państwo polskie przyjęło chrzest, a Prusowie pozostali pogańscy, bo jak wiemy, świętego Wojciecha, jego zresztą zamordowano z całkiem innych powodów niż religijne, ale to sobie kiedy indziej powiemy, to przy okazji, to w tym momencie stała się to, jakby to powiedzieć, granica Europy, za którą była bliżej niezorganizowana społeczność ludzi nieposiadających scentralizowanego państwa, czyli opartego na strukturze państwowej, tylko była to struktura plemienna. Plemię się zbiegało, że to dobrze działało nawet, i organizowało wspólne wyprawy. No i ciągłym nieszczęściem Mazowsza, stąd tak duża liczba rycerstwa było na Mazowszu, prawie co trzeci był przy szabli, jak mówiono, czy przy mieczu wtedy, gdyż potrzeba było nieustannej obrony tego terenu. I trwałoby to tak bardzo długo. Na przykład takich kilka ciekawych jest przykładów. Chrobry zajął cały ten teren. W pracy pani Kozaryn-Okulicz jest mowa o wyprawie 1016 roku, gdzie indziej tego nie znalazłem. Ale kronika, jedna z kronik o tym mówi, którym Chrobry przedefilował przez obszar pruski i stąd w jego obszarze panowania, w jego monarchii, znalazło się kraina getów. To nie są goci, bo gotów już nie było. Getami nazywano Prusów. To była stara nazwa. Słowo Prus pochodzi ze słowa preszti, czyli rozumieć. To jest plemię, które się rozumie. I kto ty jesteś? Preszti. I w tej sytuacji całe to preszti stało się jakby lennikami Chrobrego. Ale gdy zawaliło się państwo polskie, to i te wpływy się całkiem zawaliły i pogańszczyzna wróciła nie tylko do łask, bo tam nastąpiło swego rodzaju, tak przypuszczać należy, równowaga, że rozwija się chrześcijaństwo, ale i rozwija się pogaństwo. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Natomiast w tym momencie chrześcijaństwo zostało całkowicie wyparte. Prusowie, którzy przyjęli chrzest, musieli opuścić. Przeszli na tereny Mazowsza i to jest szlachta herbu Prus. I wreszcie druga bardzo istotna rzecz. Poganie z Prus zaczęli wspierać pogaństwo mazowieckie. Stąd mamy państwo Masława, Miecława, które jest oparte o pogaństwie, państwowym pogaństwie, byśmy powiedzieli, a w miejscu, gdzie dziś stoi katedra płocka, stała potężna gontyna mazowieckiego światowida. I tak dalej. No i tam się rozegrała bitwa, w której skarpa się oberwała, pogaństwo przegrało i wprowadzono chrześcijaństwo, które trwa do dziś. Wielu pogan obecnych odwołuje się do tamtych czasów, próbując coś z tego reanimować. Natomiast co się dzieje z Prusami samymi? To jest obszar podzielony z grubsza na 12 różnych plemion.
Tak akurat krzyżacy zapisali, bo uważali, że powyżej 12 już nie warto pisać. I składało się z trzech grup plemiennych. Z tych rzeczywistych Prusów, z Galindów, których też nazywano Prusami, i z Jadźwingów, których nie nazywano Prusami. I te trzy grupy co pewien czas się jednoczyły, ale czasami się między sobą również kłóciły i dokonywały najazdu z trzech stron. To było właśnie bardzo niebezpieczne. Od strony Kujaw, czyli krócej mówiąc, ziemia chełmińska była najbardziej narażona. Ona w końcu została nawet przez Prusów raczej podbita. Potem przez Kruszwice i gdzieś tam w głąb aż do Sieradza potrafiło dojść. Całe pogranicze Mazowsza. Ale Prusowie wpadli na pomysł, a właściwie Jadźwingowie z pomocą Prusów, obchodzenie od wschodu i atakowanie od strony Lublina. Więc tam mamy również najazdy. No i barierę przeciwko tak zorganizowanej najezdniczej taktyce zorganizował wojewoda Chrystian Herbu Jaszczębiec. To był wybitny mąż stanu, wybitna postać, który zrobił tak zwany system ostrzegawczy, czyli budował takie dość wysokie wieże w środku puszczy, z której widać było nad koronami drzew, gdzie się Prusowie zbliżają. I wtedy palono ogień, no i ogniem błyskawicznie przekazywano wiadomość. To co 10 kilometrów były rozstawione. Ale tutaj taka jedna uwaga, czy można porównać te najazdy Prusów do późniejszych tatarskich na kres? Nie, tatarskie miały inny charakter. Prusowie przede wszystkim chodzili na piechotę. No, chodzili na piechotę. Porywali jeńców, trzymali ich jakiś czas, po czym puszczali. Ktoś tam zagospodarowali. Problem był taki, że plemię Jadźwingów w ogóle było plemieniem zbójeckim, które nie uprawiało roli. No, dzisiejsza Suwalszczyzna to akurat jest właśnie ta tereny. Suwalszczyzna jest pozostałością tych wigrańców, tych nieszczęśników trochę. Tam się znajdują te czasami jakieś... No Szwajcaria Kaszubska jest takim ogromnym miejscem, ale Cisowa Góra, Kresmena, która 10 lat się broniła przed Krzyżakami, więc tam się działy bohaterskie rzeczy również. Natomiast w momencie, kiedy sygnalizacja z północy puszczy dzisiejszej Piskiej, zwanej wtedy Błękitną, Wenedyjską, dochodziła do końca tej puszczy, to rycerstwo wiedziało, gdzie się ustawić, gdzie ci Prusowie wyjdą z puszczy. Bo jak już wyszli, to już było za późno. Oni się już rozbiegali, pożogi. I tam się nie mogło porządnie rozwinąć długie lata osadnictwo. Stąd na przykład Kurpsiowie w słynnym Myszyńcu, to jest dopiero XVI-XVII wiek, kiedy zniknął problem najazdów. A wcześniej to po prostu korzystano z puszczy i uciekano z niej. I wtedy ten system stał się szczelny. Nagle zaczęło się bardzo bujnie rozwijać za Konrada Mazowieckiego Mazowsze. Wtedy Warszawa zakwitnie tam w jakimś... Warszawa weszła do historii dopiero w 1263 pierwszym roku, kiedy ją najechali właśnie Prusowie z Rusinami. Ale wcześniej musiało tam gród wjazdowie już powstać. Ale oczywiście wzbogacił się Płock. Wtedy drzwi płockie zamówiono, które trafiły do Nowogrodu i tak dalej. I nagle wojewoda Chrystian ginie wskutek podejrzeń, właśnie został oślepiony przez Konrada, który był potwornie zazdrosnym i no, pozbawił się najważniejszego wojewodę. Wtedy wojewodowie rządzili, było ich 7. Każdy wojewoda, przecież słynny Piotr Włostowic na Śląsku, wojewoda Mikołaj w Małopolsce, no to ten był na Mazowszu. I on, jak mówi stara legenda Jastrzębców, przeklął tę granicę. Powiedział, 700 lat będzie wam płonąć ta granica. No i tak rzeczywiście było do 1945 roku. Możliwe, że to zostało wymyślone, bo to piękne takie opowiadanie powstało pod tytułem Zemsta Jastrzębców. I wtedy ginie cała ta tak zwana obrona potoczna, czy obrona graniczna. Po prostu jak się nie jest opłacana, nie są ludzie wymieniani, no to oni w końcu schodzą z tych wież, rozchodzą się gdzieś, zakładają swoje barcie i tak dalej. Prusowie się dość szybko zorientowali i dokonali gigantycznego najazdu w 1215-16 roku, w którym całkowicie zajęli ziemię chełmińską. I wtedy rzeczywiście rozwija swoją działalność na południu, wzrasta w siłę po śmierci Leszka Białego, który też zresztą w porozumieniu z Pomorzanami i Prusami zginął pod Gąsawą, Henryk Brodaty. I on doradził Konradowi Mazowieckiemu sprowadzenie Krzyżaków do obrony tej granicy. I teraz właśnie tutaj mamy... I wkracza nowa siła. No właśnie, znaczy właśnie nowa siła.
Wiemy o tym, że z historycznego punktu widzenia no to akurat był dramat i w ogóle tak właściwie... To się wymknęło spod kontroli. Wymknęło się spod kontroli, ale nie możemy też winić Konrada, że nie wiedział, jakie to będzie miało skutki. Oczywiście czy może nie. Wiedział? Znaczy, trzeba zacząć od tego, że najbardziej podstawowy dokument, czyli tak zwany przywilej kruszwicki, został sfałszowany. I tam jest właśnie powiedziane, że Krzyżacy dostają na pełną, niezależną własność. No nie masz takiego władcy na świecie, który by całą ziemię oddał komuś za bezdurno. I nie mógł taki powstać. Są tacy, którzy bronią tego przywileju, ale każdy, prawie każdy dokument, a już szczególnie takiej wagi, zawiera korekty. Czyli tam gdzieś wydrapywano, gdzieś dopisywano, gdzieś tego, no robiono to już na dokumencie. Ten jest idealny. Idealne są tylko falsyfikaty. I to jest dowód, że falsyfikat kruszwicki powinien nadal zostać falsyfikatem, czyli nie wchodzić ze swoimi. To są postulaty krzyżackie, co oni by chcieli, żeby było, ale nigdy w życiu na pewno Konrad się na coś takiego nie zgodzi. Ale czy Krzyżacy wywiązali się ze swojej pierwotnej obietnicy, że to tak jakby uspokoili północne Mazowsze, przynajmniej od strony Prusów, czy... No i tak. Znaczy... Od razu trzeba powiedzieć, że Krzyżacy wcale nie zostali sprowadzeni w 1226, tylko został wydany dokument. Natomiast oni wcale nie chcieli tu przyjechać. I dopiero pierwszy, Hermann von Balta, został zmuszony przez papieża, który mówi, no wreszcie obrońcie tę Europę, bo to było trochę tak, jak wspólnota europejska miała się bronić wszelkimi środkami. Jak nasi rycerze szli gdzieś do Hiszpanii odzyskiwać Estramadury i tam Alpuchary, tak tutaj przychodzili również rycerze z innych tych, no i musieli być zorganizowani przez jakąś stałą służbę. I tą służbą miały być dwa zakony. Bo był zakon Marianitów, czyli obecnych Krzyżaków, Najświętszej Marii Panny, ale był zakon Chrystusowców, czyli braci Dobrzyńskich. Jeden był na ziemi chełmińskiej, drugi Dobrzyńskiej. I oni dostali niewielki kawałek pod Nieszawą, bo po drugiej stronie byli Prusowie. No i takim mitem założycielskim zakonu krzyżackiego było drzewo, na którym były zbudowane takie trochę jak ptasie budki, nazywane Vogelsangiem, czyli ptasiośpiewem, w których mieszkali poszczególni bracia, których miało być oczywiście 7. I to był cały zakon niby. Bo rzeczywiście ten von Balta przyszedł z kilkoma dosłownie braćmi, i to już takimi wiekowymi, wygnanymi z Węgier. Tu trzeba powiedzieć, że Krzyżacy pierwszy taki numer ze zbudowaniem sobie oddzielnego państwa próbowali zrobić na terenie Siedmiogrodu. Dano im do obrony Siedmiogród przed Połowcami, którzy tam, gdzie dzisiejszej Mołdawii, grasowali. I oni owszem, zbudowali bardzo dobrą sieć właśnie 7 grodów, czyli takich zamków z Hermannstadtem, czyli Sybinem dzisiejszym w centrum, ale bardzo szybko doszli do wniosku, że oni nie podlegają królowi Węgier, tylko papieżowi, bo oni żonglowali tym. On mówił, papieżowi możecie podlegać jako bracia zakonni, ale jako lennicy to mnie podlegacie, rzekł król Andrzej. Zwołał natychmiast kawalkadę, to właśnie było w 15 roku, 1205, i wygonił ich stamtąd. I oni musieli wrócić do, jakby to powiedzieć, egzorcyzm na nich dokonał i wypędził tego krzyżackiego diabła za zdradę zwykłych praw feudalnych. Mhm. I osiedli w Wenecji. I dopiero z Wenecji wyruszyła grupa, która osiadła właśnie w Nieszawie. Przeprawiła się w 32 roku dopiero, w 1232. W 33 przeprawiono się na drugi brzeg i ponownie założono Chełmno, Kulmę nazwano. I stąd przywilej chełmiński to jest podstawa miast polskich, to jest przerobione prawo magdeburskie do warunków polskich, połączone z prawem staropolskim. I odzyskują ziemię chełmińską, którą zagospodarowują, tam około 18 zamków zbudowano, przecież od Goluba do Brzynia, aż po Gniew i tam inne. No Gniew to już był za Wisłą, ale naprzeciwko niego już były te pierwsze bazy. I wtedy zostaje stoczona bitwa pod Ossą, mało znaną, gdzieś ja ją wyczytałem nawet w obcych źródłach, w której Prusowie zostali pokonani przez wojska polsko-krzyżackie. I to jest koniec współpracy z Krzyżakami. To jest 1234 rok i Krzyżacy rozpoczynają marsz wzdłuż Wisły do morza. I jak zbudują pierwsze porty w Elblągu, Braniewie i tak dalej, pieniężnie, to się oczywiście po niemiecku inaczej nazywało, Brandenburgi i tak dalej, aż do Świętej Siekierki, Heiligenbornu, to stamtąd zaczęli przypływać osadnicy hanzeatyccy. Hanza się włączyła
I mówi, to jest świetny moment, żeby eksploatować te ogromne puszcze. No przecież potrzebne było drewno, tu już go było mniej, tu było oraz skóry, coś mało znane dzisiaj, potaż, czyli spopielone fragmenty drewna, taki węgiel drzewny trochę, który służył do robienia smoły i smołowania łodzi. Mhm. Ale to tak już na koniec dzisiejszej rozmowy chciałbym tak, żeby pan podsumował, no bo dużo się, z jednej strony się mówi o tym, że krzyżacy ogniem i mieczem tych Prusów spacyfikowali albo również, albo zlikwidowali tylko, nawet, ale z drugiej strony znaczy też nie do końca oni zlikwidowali. Gdzieś tam nawet i dzisiaj pojawiają się jakieś ślady, które, jakieś towarzystwa, tak. Jakaś aktywność różnych środowisk. Potomków Prusów. Właśnie odwołują się do Prusów. To znam właśnie, takich. Jakby pan to jakoś tak wypośrodkował, tak żeby znaczy, podsumować ich los, tak los. Właściwie, pod Krzyżakami, tak? Tak. W pierwszym może. Krzyżacy przede wszystkim zastosowali to, co w Ziemi Świętej, czyli co 20 km zamek, bo tyle w ciągu dnia można było przejść. Była bardzo mocna sieć, ale tylko wzdłuż brzegu morskiego. Interior był dziki dość długo. Problem był w tym, że część Prusów ugięła się i w 1260 roku nad jeziorem Drużno, w 40, najpierw 60, potem to dwukrotnie było, przyjęli chrzest. Tyle tylko, że Krzyżacy tego nie przyjęli do wiadomości. Owszem, adoptowali część starszyzny pruskiej, to byli tak zwani półbracia i nosili takie półkrzyża w kształcie litery T, no to tych rzeczywiście zaakceptowano. Natomiast cała reszta była do permanentnego podboju. Odmówiono im chrztu, żeby móc ich najeżdżać. I zaczęto się w taki sposób właśnie posuwać w głąb, co spowodowało gigantyczną traumę wśród tych Prusów. Także dotrwali z niej do czasu renesansu. I w renesansie, pod panowaniem nielubianego u nas Albrechta Hohenzollerna, który się okazał wielkim patriotą i po prusku kazał ich katechizować. I wtedy sporządzono słownik prusko-niemiecki, on się zachował. I wtedy Prusowie się piorunem nauczyli niemieckiego i nie chcieli być Prusami. I to jest tak zwane samobójstwo renesansowe dokonało, które się samo dokonało na ich terenie. Oczywiście większość tych rodów pamiętała, że pochodziła z wybitnych. Był taki rycerz Monte, który objeżdżał Europę i głosił, że Prusowie istnieją. Były próby stworzenia państwa pruskiego. Myśmy w tym trochę maczali palce, ale to się jakby skumulowało w państwie ewangelicko-pruskim. No i przejęcie nazwy Preußen spowodowało, że no jak skoro już jesteśmy w państwie pruskim, to musimy mówić, że językiem pruskim nazywano język niemiecki. No tak. I tym oto właśnie akcentem kończymy dzisiejszy temat. W następnym odcinku sobie porozmawiamy o czasach Prus królewskich i Prus książęcych. Prus Rzeczpospolitej. Prus Rzeczpospolitej. Doktor Krzysztof Jabłonka, historyk i dyplomata, był moim gościem. Paweł Rakowski żegna się w tym odcinku.